No cześć, udaje nam się skoczyć na live. To nie nasza wina, że tak wypadamy wam z tego okienka. Jacek Sokal pojawił się w studio i może Dzień coś dobry pomogło, Państwu, bo cześć nam live Janusz. wrócił, wiesz, a to gdzieś tam w Ameryce się zacina w live stream, wiesz, to nie Nie nasza robiłem robota. sztuczek. A nie. Materia i duch razem czy osobno, bo taki bardzo ciekawy, taki w sumie prowokujący troszkę tytuł, też tytuł seminarium, który tak troszkę będzie się przewijał przez najbliższe tygodnie. Przed ostatni weekend maja, tak, tutaj we Wrocku. Takie Tak. twoje pierwsze seminarium będzie No autorskie. pierwsze duże, tak. Duże, duże, takie, tak. tak. Ale to jest podstawa do tego, wiesz, że ja bym zaczął, wiesz, ponieważ tyle razy się już pojawiłeś na naszych eventach i tu w NTV, ale zabrakło pytania to może też, ale odpowiedzi tym bardziej, skąd przychodzisz? Bo wszyscy znają cię z takiej narracji ciekawej, wiesz, duchowej, energetycznej. A skąd przyszedłeś? Czyli skąd moja przemiana i dlaczego tak. o tym mówię? Co robiłeś w życiu wcześniej? Wiesz co, Janusz, ja robiłem naprawdę dużo rzeczy. I Nie to jest marnowałem najbardziej czasu. Cenne. No właśnie. Poza tym, że gdzieś tam jakieś szkoły, tak? Ale Trzeba to każdy pokończyć. Robi, tak? Trzeba było pochodzić, a nauczyć się czytać, możesz, prawda? Czy wstydzisz się czegoś, czego chodziłeś Nie, do tych oficjalnych szkół? nie, A nie. jakie tam? Ja miałem dużą przerwę. Nie wiem, czy to jest wstydliwe, czy nie. Ja się nie wstydzę. Po prostu po maturze zacząłem od razu pracować. W międzyczasie robiłem jakąś tam szkołę ogrodniczą, no, to piękna pomaturalną. Sprawa. Ale to tak robiłem tą szkołę... Tak trochę na niby ukrywałem się przed wojskiem, no nie ma się co czarować, były takie czasy przecież. Perlowskie czasy, ja pamiętam. Wszyscy nie chapnęli do wojska, tak, tak przy okazji, no, wiesz? Tak? Tak, i to jeszcze tak byłem karnie zdjęty, bo byłem na studiach, wprawdzie drugi kierunek i miałem prawo dalej być na tych studiach, ale za moją niepoprawność polityczną w lata 80. wzięli mnie do wojska. A ale no widzisz. Takiej krzywdy dużej nie było, no. Ale było. Ale mi szkoda było tych dwóch lat, tak, więc to jest się, rok stracony się, generalnie. Tak, więc się gdzieś tam poukrywałem przed kamaszami. Było w sumie zabawnie. Bardzo dobrze się czułem w tej szkole. To było na Praczach Odrzańskich. Już tej szkoły chyba nie ma, z tego co wiem. Tam teraz jest jakieś takie centrum techniki. Tak. Ale tego klimatu ogrodniczego trochę dotknąłeś tam. To ci się teraz odzywa po latach? Wiesz co? Zamiłowanie do przyrody? Przyznam się szczerze, nie byłem nie. pilnym Pilusiem, uczniem. Rozumiem. Nie, ja w międzyczasie pracowałem. I to pracowałem dość intensywnie, jeździłem trochę po kraju, więc nie miałem kiedy się po prostu uczyć. Czy wtedy dominowała materia, wtedy się do tytułu? Materia, tak. Przez wiele lat robiłem materię, także zarabiałem jakieś tam pieniążki, pracowałem intensywnie, no, a później to poszło już w kierunku takim, że no, zaczęło się kręcić, że tak powiem, samo, tak? Gdzieś... Nie narzekałem, nie miałem na co narzekać. Było fajnie, więc w tym biznesie troszeczkę się poobracałem, troszeczkę popodglądałem na żywo od kuchni, jak to się robi. I tak trochę pod prąd poszedłem. Dopiero jak w okolicach byłem 30, już w tej chwili zaskoczyłeś mnie pytaniem, więc sobie nie przypomnę, ale gdzieś w okolicach 30 dopiero zacząłem studia. Dobre. Także no, także ja odczekałem, tak. Tak? Najpierw przyglądnąłem się tym marketingom, tym wszystkim sztuczkom od kuchni, bo ja przecież i kształciłem ludzi sprzedających. Aha. Kształciłem także ubezpieczycieli, tak? Pracowałem w międzyczasie jako negocjator dla bardzo dużej firmy, ale wolałbym tego akurat nie mówić. Ale że dłużej to znaczy, że wiesz, bo to jest dobrze, ja bardzo cenię właśnie tych ludzi, którzy dotknęli czasami takiego managementu na średnim czy wyższym poziomie, bo to jest jakby zobaczenie, jak działa ten system od wewnątrz. Nie wszystko, co tam jest, jest złe. Pewne rzeczy się uczysz i wiesz, że to owszem, nie tak, ale pewne rzeczy mogły być tak i to jest realna wiedza, którą przynosisz potem dalej, wyżej, w sensie czasu. No, wiesz co, ja zapamiętałem ze studiów jednego z moich profesorów, który twierdził, że wiedza to tylko takie światła w samochodzie, a tu później tym samochodem trzeba jechać, tak? Że to trzeba w praktyce zdobyć. Ja zrobiłem na odwrót. Później ta firma mi upadła, którą prowadziłem, więc, ale to z różnych powodów, między innymi ze zdrowotnych. Ja po prostu rok gdzieś byłem na zwolnieniu, rzeczywiście miałem dość duży kłopot, bo byłem sportowcem z kolei. Widzisz, tu się wszystko zazębia. Nie miałem takiego życia prywatnego, w sensie żona, dzieci i tak dalej. W związku z tym miałem czas na to, żeby się poświęcić, tak? Różnym elementom. Wysoki jesteś, no więc domyślają się, jaka dyscyplina.
Wiesz co, no oczywiście jak każdy kajtek zaczynałem od kopania piłki, później przeszło w koszykówkę, ale tak naprawdę to moją fascynacją już w wieku dojrzałym była piłka ręczna. I dzięki wielu ludziom, którym dziękuję w ogóle bardzo, jak już mam okazję, zdobyłem szereg doświadczeń z takiej, no w sumie mówi się, że twardej gry, tak? No, jak tak słyszymy komentarze. Kontuzjogenna też w dużym stopniu? No też i dlatego też mi się to wszystko wysypało, tak? Ja byłem bramkarzem, to jest dość duże obciążenie w piłce ręcznej. No i przestałem grać, przestałem ćwiczyć, kręgosłup stracił jakby swoją stabilność, no i się posypało. Dopiero wtedy się dowiedziałem, że jednak należy dbać o siebie, tak? Chociaż z drugiej strony piłka ręczna przy swojej kontuzji jest kontuzjogenna oczywiście jak najbardziej, ale jest to niezwykle uczciwa gra. Na boisku jest, tam nie ma teatru, tam jest fajnie. Jak oglądam te takie gry zespołowe, od których zależy duży pieniądz, tak? Piłka nożna, koszykówka, tak. Prawda? Tam jest dużo teatru, ja widzę te sztuczki, co sportowcy robią. Są takie sztuczki, tak. Żeby się podobać publice. Natomiast w piłce ręcznej jest coś takiego bardzo uczciwego. Jest twardo, rzeczywiście, tam się walczy. Zresztą jest to jedyna gra, w której jak ktoś fauluje, to widzowie biją brawo, tak? Drugiej takiej nie ma. A czemu tak jest? To bardzo ciekawe, wiesz, to mnie zaintrygowało. Ale naprawdę tak jest. Dobry faul jest nagradzany przez publiczność brawami. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Najwyraźniej, komentatorzy sportowi mówią, jak wchodzi drużyna, na przykład Polski, że to nasi gladiatorzy, no to jest taka trochę walka gladiatorów. Przy czym nawet drużyny przeciwne nie są do siebie za specjalnie takie złośliwe. No, że rzeczywiście musiałaby być jakaś animozja taka naprawdę dużych rozmiarów, żeby tak było, ale tak naprawdę nie. Tak czy naprawdę nie ma tam czasu na aktorstwo, ponieważ ta gra ma takie tempo, że w gruncie rzeczy trzeba robić od początku do końca swoje i nie ma czasu, bo w piłce nożnej są momenty, kiedy jakaś dłuższa przerwa jest, tutaj faul odgwizdany, no w siatkówce to w ogóle po jednej stronie tak jakby no jest ileś takich gestów, jak tam się dobrze zetnie, więc te wszystkie uderzenia, w piłce ręcznej to jakoś tak jakby się to inaczej toczy. No tak, tam jest bardzo szybko. Tam jest nie, po prostu tam tempo. Nie ma, tak, tam nie ma czasu do stracenia. Boisko jest krótkie. Właściwie jeden rzut. To też limituje pewne zachowania, wiesz. Niestety, 3 sekundy i jesteś na końcu boiska, tak? W tym właśnie od bramkarzy też dużo zależy, żeby tą piłkę pchnąć umiejętnie przy tych kontrach, które oglądamy. Prawda, pamiętam w tym wieku takim chłopięcym, jak się fascynowaliśmy piłką, to miałem taki spór z kolegą, jak jest łatwiej obronić, czy w piłce ręcznej karnego, czy w piłce nożnej karnego. I tak żeśmy się troszkę spierali. Ja już nie pamiętam, jaką miałem opcję. Wydawało mi się, że w piłce ręcznej jest trudniej obronić karnego. No, obronić, to tak myślą ludzie, którzy oglądają tego bramkarza, na przykład Sławka Szmala, genialny. Jest genialny, rzeczywiście, refleks ponadprzeciętną i wyczucie, ale tak naprawdę to ten bramkarz posługuje się statystyką, tak naprawdę. Musi zasłonić jak największą powierzchnię. Więc bada sobie, czy ten, co rzuca tą piłkę, stoi na prawej, czy na lewej nodze, czy prawą, czy lewą ręką, bo on sobie wtedy liczy, jakie kąty tam będą, prawda, i zasłania jak największą powierzchnię. A ma czas myśleć tak szybko, czy to intuicja mu podpowiada? Nie ma tam czasu na myślenie. Właśnie, tam musi podświadomość wykonywać pewne ruchy, komendy, których nawet nie wiesz, że nie, są. Janusz, nie? Ta piłka leci tak szybko, że jej nie widać. No to właśnie. To ją prędzej usłyszysz niż zobaczysz. Ona jest jeszcze ciężka, obklejona klejem takim jak ogrodniczy, nomen omen, prawda, klej. I to nie widać tego. To jest wszystko intuicja. I fajnie, że o tym wspomniałeś, tak? No bo czuję, ten bramkarz czuje. Jak mówi się, że ma czuja, no to on nie działa tutaj mózgiem czy umysłem. Tam nie ma czasu na obliczenia. Pierwsze obliczenia to tylko jak stoi atakujący, nic poza tym, a później to już wszystko jest... Z perspektywy czasu, kiedy dzisiaj już zresztą nam opowiesz ten moment takiego twardego wejścia w tą ścieżkę też duchowości, szerszej wiedzy, nowego paradygmatu, to jakby teraz patrzysz na sport,
u nas w branży zauważyłem to po sobie. Widzę, że jakby uciekłem od zainteresowania sportem i widzę po naszych różnych ludziach, że też jakoś tak by mało na to patrzą, nie emocjonują się wielkimi meczami. Oczywiście mi tego szkoda troszkę, to znaczy ja wiem, że ktoś powie, o Janusz, no bo co, jeszcze jesteś nie dość rozwinięty, że się jeszcze epatujesz. Ja nie oglądam tego, to, nawet tego żałuję, że nie oglądam, powiem ci szczerze, że się już tak nie epatuję. A ja nie. A ja ci powiem, że żal mi tego, tej cudownej atmosfery, kiedy było i oglądało się mecze piłki nożnej i ja to przeżywałem nie, w gronie rodziny, znajomych, tam kumpli i tak dalej. Tylko widzisz, popatrz. Ja uważam, że nie ma w tym nic złego. Z punktu widzenia tej naszej nowej wizy, to tak właśnie wiesz, nie czujesz, że ona tak jakby wiesz, no tam sport, to tam wiesz, to już nie nasze. Nie, to nie tak. No wiesz co, ja sądzę, ale to moje osobiste zdanie, możesz się z tym nie zgodzić, że od nas odchodzi ta algorytmika konkurencji po prostu. A przecież o sporcie co mówią? To konkurencja sportowa, prawda? Czyli mamy jakiś rodzaj konkurencji. A my tutaj nawołujemy. Już dojrzewamy do tego, żeby tutaj bardziej kooperacja, tak, wspólnota, jedność, tak. Ta akcja, co ostatnio zrobiliśmy. Tak. No przecież, no gdzie tu miejsce na konkurencję? Poza tym, wiesz co, ja często spotykałem ludzi, miałem szczęście spotykać takich, no często, to nie są dziesiątki, ale wiele ludzi, zwłaszcza kobiet, komentowało, że one mogłyby właściwie popatrzeć na ten sport, ale im tak szkoda tych przegranych. I widzisz, tak. Tutaj mamy do czynienia z wielkim powrotem energii żeńskiej, prawda, na planecie. Tak, to czujemy, propagujemy. Właściwie wszyscy komentują, cokolwiek wiedzą na temat tak zwanej duchowości, czy tej dojrzałości, do której dążymy w tej chwili. No i ten powrót tej energii kobiecej może się właśnie w ten sposób przekładać, że nas po prostu przestanie interesować konkurencja. I w tym znaczeniu jakby no, uciekliśmy od takiego epatowania się, ale skoro powiedziałeś o pierwiastku żeńskim, nie wiem w jakim zakresie będziesz ten wątek, to dwa dni mamy te zajęcia z tobą, prawda? Bo tutaj widzimy jakby dwa tory tego przewijania się tego żeńskiego wątku. Po pierwsze to jest ta tak zwane równouprawnienie, które jakby się wyemancypowało. Kobiety jakby chcą wchodzić w te same role i wchodzą, co mężczyźni, wiadomo o co chodzi, mężczyźni oczywiście wchodzą w te drugie. I drugi nurt, oczywiście nie mainstreamowy, taki, który zauważam u nas najbardziej, dla mnie takim znaczącym eksponentem tego nurtu jest Marek Taran, który robi te seminaria, zajęcia, ta kobiecość w pełni, wiesz, ten pierwiastek żeński, byłem na jednej wyprawie takiej, byliśmy. I tam jest to zupełnie od innej strony. To znaczy tam jest dowartościowanie pierwiastka żeńskiego, ale w tym tradycyjnym znaczeniu i jeszcze jakby wybicie roli kobiety, ale po to, by ona była kobietą bardziej i była uszanowana, uświęcona, więc jakby tą boginią i ma spełniać tą swoją rolę jako kobieta i być bardziej doceniana niż jest dzisiaj doceniana, ale nie dlatego, że dobrze gra w piłkę nożną, czy wiesz, podnosi ciężary, tylko że po prostu tą kobiecość sobie i rozbudza, i tą energię daje, i ją jakoś tak w interakcji się z męskim pierwiastkiem pięknie tą integrację nam funduje. Taka jest jakby, tak czuję tą narrację w przypadku choćby Marka Tarana. To są dwie różne narracje według mnie jednak. Są dwie różne i obie są uzasadnione. Ja nie zajmuję się tak mocno pierwiastkiem kobiecym jak pan Marek Taran, bo po prostu nie wyszło, nie wychodzi, mam inny profil, ale zauważam pewną rzecz. Ta emancypacja, o której wspomniałeś, ma uzasadnienie w energetyce, tak? No bo jesteśmy po parunastu tysiącach lat królowania patriarchatu, prawda? On upada, ewidentnie. Już nie mówię o zniewieścieniu niektórych mężczyzn, bo to jest akurat sprawa mody i pozbawienia tej algorytmiki męskiej właściwie na zamówienie. To też jest proces sterowany, więc nie dajmy się na to nabrać, ale przy tym upadku patriarchatu część z tej energii kobiecej wpada i przebija tą powierzchnię, takie napięcie powierzchniowe. Wszyscy znamy te filmy takie w zwolnionym tempie, gdzie kropla spada, prawda, nawet przebija powierzchnię tego napięcia powierzchniowego, cieczy i jeszcze na chwilę je wyrzuca, prawda? No i to jest właśnie ten wyrzut. Ta amplituda oczywiście opadnie, więc emancypacja raczej szansy nie ma. Zresztą, czy jest potrzebna? Mówi się, że kobieta musi dwa razy szybciej wszystko robić, dwa razy lepiej wszystko robić od mężczyzny, żeby jej zapłacono tyle samo. No czyż to nie jest krzywdzące? No ale po co ona ma się tak wysilać? Jeżeli my zauważymy, że my nie jesteśmy żadnymi przeciwieństwami, tylko że się uzupełniamy,
no to po co dokonywać w ogóle takiego podziału i dążyć do kolejnej zresztą konkurencji, prawda? Emancypacja kontra patriarchat. To jest całkowicie bez sensu. Tu się zwrócę do żeńskiej części publiczności. Dziewczyny, nie dajcie się na to nabrać. No, bądźcie kobietami po prostu i tyle. I bądźcie z tego dumne. Właśnie w tej chwili wraca wasza energia po to, żeby wyrównać to coś, tak, co, tak. Tą krzywdę, którą patriarchat przez paręnaście tysięcy lat na tym globie zrobił. Prawda? Z drugiej zaś strony, to o czym mówisz, co tak kreuje Marek Taran, no trzeba tego ludzi nauczyć. Przecież popatrzmy nawet na historię chrześcijaństwa. Początkowo chrześcijaństwo opierało się na kobietach. Weźmy Magdę Magdalenę, kapłaństwo. Przecież jeden z głównych sporów tak zwanego świętego Piotra i brata Jezusa Jakuba dotyczył właśnie tego, tak? Kapłaństwa kobiet. Tam później się troszeczkę to w konflikt przerodziło nawet z przemocą. Zdaje się, że jeden z rzymskich historyków o tym opowiada, ale zaskoczyłeś mnie, poszło daleko, ta rozmowa poszła i ja nie przygotowałem się, nie pamiętam po prostu. Ale to też nie o nazwiska chodzi, tylko że jakby takie znaczenie miało miejsce i ten konflikt się już tam jakby wyrodził, prawda, z tego głównego pnia i się do tego stopnia jakby, że dzisiaj ukryta historia Marii Magdaleny, potomka Jezusa jest dopiero odgrywana. I ja jak byłem na tej wycieczce właśnie poznawczej śladami właśnie Marii Magdaleny w Paryżu i w Brukseli, to nam pokazywał w katedrach tych właśnie to templariuszy przede wszystkim. No. Mm-hmm. Takie sceny, wiesz, które były pewnym rodzajem hołdu składanej kobietom, ale to przecież są katolickie i oficjalnie tam się tego nigdzie specjalnie nagłasia. Tam są jakieś paskorzeźby, jakieś symbole, jakieś rzeczy ukryte, tu róża. Jak tam, to pod latarnią, nie? Tam jest najciemniej. Ale obaj się rozumiemy, jakby, że to jest ważne. Natomiast kieruję teraz w stronę tego momentu, kiedy ty dokonywałeś tego przewartościowania takiego istotnego. Kiedy to się następuje? W moim życiu? Tak, jeśli chodzi o to wejście w tak głębiej ścieżkę tą nową. Wiesz co, ja prowadziłem takich średnich rozmiarów firmę, mm-hmm. i doprowadziłem ją do takiego stanu, że ona stworzyła mi trochę czasu. Mm-hmm. Więc zacząłem się interesować, czytać trochę książek, tu socjologia, tu psychologia. Więc miałem trochę czasu na to, żeby te studia nie prowadzić w trybie takim ani dziennym, ani zaocznym, tylko po prostu indywidualnym i przykładałem się do tego, tak? Później jak to się wszystko posypało razem ze zdrowiem, to tym bardziej miałem czas, prawda? Mhm. Więc gdzieś tam przy okazji powrotu z jakiejś rehabilitacji znalazłem gazetę, po prostu ją znalazłem, tak? Była otwarta na stronie z jakimś tam kierunkiem studiów, ja tak sobie zerknąłem, o psychologia zarządzania, no tak. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o takich, wiesz, jak teraz sobie ze Swobodą rozmawiamy o synchronizacjach, jakichś podpowiedziach z przestrzeni, znakach tak zwanych i tak dalej. Nie, normalnie byłem zwykłym człowiekiem, żadne oświecenie, żadne przebudzenie, bez żadnych warstw. Po tylko ta zewnętrzna. Była gazeta, odliczyłem. No to jest ta ostatnia warstwa, no, ta najbardziej na wierzchu, to gazeta, zgadza się. Więc teraz tak to patrząc historycznie, no to taka jest, no śmieję się trochę z tego, no bo to taki pierwszy synchron, tak? Poszedł. Zawsze trzeba, wiesz. No i poszedłem na studia, zaocznie studiowałem. To było zarządzanie, przychodzę zarządzanie? Tak, psychologię zarządzania, później uzupełniające studia kończyłem na marketingu, więc jeszcze dowiedziałem się, dlaczego ta moja firma przestała działać. Czyli najpierw zrobiłem praktykę, później sobie dorobiłem do tego teorię, tak? Świetnie się bawiłem. Mhm. Pozdrawiam kolegów i koleżanki ze studiów, oni się też świetnie prawdopodobnie ze mnie bawili, bo mieli uciechę. A co takiego robiłeś, żeby ich rozbawić? Ja zadawałem trudne pytania. Ty już na tym etapie, że drążyłeś temat. Tak, byłeś trochę niepokorny.
Bo ja nie poszedłem na studia dlatego, że mój szef mi kazał, bo nie miałem żadnego szefa nad sobą, tak? Nie potrzebowałem zwiększenia kwalifikacji, żeby utrzymać stanowisko. Nie miałem żadnej innej motywacji, jak tylko to, żeby wiedzieć, co oni tam chcą mnie nauczyć, tak? Ja miałem na studiach, bo ja byłem w takim normalnym trybie się szkoliłem, czyli po maturze poszedłem na studia, ale miałem kolegów, którzy pracowali wcześniej. Jeden był w górnicy między innymi, taki kolega Leszek, 8 lat zresztą starszy, i drugi Darek, 4, starszy, i też gdzieś pracował wcześniej. No i muszę ci powiedzieć, że ich jakby sposób obcowania jakby, oni byli inni, wiesz, oni zauważali pewne rzeczy, których my jako studenci nie zauważaliśmy. Jeden z nich został potem biznesmenem wysokiej kategorii, współwłaścicielem jednego z dużych banków, to już po latach się transformacji. Drugi poszedł w Europę, podróżuje i teraz poznaje świat. Ostatnio się zetknęli, bo podał znać, że ogląda NTV i byłem szokowany, że doszedł do tych samych wniosków niezależnie ode mnie i od niego. Mm-hmm. Tak? Ale to było coś ciekawe, wiesz, i widzę, że inna soczewka jest. Inna soczewka i to jest bardzo wartościowe, że jak ktoś gdzieś popracuje, zdobędzie doświadczenia, bo takie wypuszczenie w tym systemie edukacji człowieka z tego liceum, tam powiedzmy, jak to było u mnie, nie? To jest tylko taki świat fikcji, wiesz, książki, jakieś teorie, artykuły, a gdzie tu życie? No. Zwłaszcza, że wiesz co, jeszcze jak ja byłem na studiach ekonomicznych, to poznawałem jakieś zasady ekonomii, które teraz patrząc w ogóle przez pryzmat, po pierwsze swojego doświadczenia, które zdobyłem wcześniej, a teraz obserwacji tego świata ekonomicznego, który nas otacza i który krytykujemy właściwie. To widzę, że ta ekonomia, która jest tam na tych studiach wykładana, ona po prostu nie ma sensu. To właściwie należałoby nazwać historią ekonomii, tak? Bo zostały złamane pierwsze i podstawowe prawa ekonomiczne. Chociażby wiemy, co się z pieniądzem stało, tak? Że tamte dodruki, no to wszyscy wiedzą, tak? No, ale definicja tego pieniądza, no to ona gdzieś powstała w jakiejś ekonomii. Ktoś nad tym pracował, prawda? Miał jakąś koncepcję, że ta ilość pieniądza to jest odzwierciedlenie, czy też ekwiwalent sumy towarów i usług na danym rynku, na którym ten pieniądz... A to jest nieprawda. Dokładnie. Czyli ekonomia, moi drodzy, nie istnieje w alternatywnych środowiskach istnieje, natomiast w mainstreamie oczywiście, że jest kłamliwa. Do tego dochodzi jeszcze w każdych z trzech filarów tak naprawdę tego kapitalizmu, który zrodził się za czasów tam Max Weber i te czasy, kiedy było Parksie. To wszystko jakby to wszystko się odwróciło jakby odwrotnie. Jeden z tych trzech filarów wymieniłeś, że został jakby przebiegunowany i pieniądz był miernikiem, przestał być. Zaczął być towarem i to już był początek końca. I to jest jedna rzecz. Druga, ja sobie kiedyś taką teorię ukułem, przekazałem temu koledze, też był zaskoczony, czym to głowie przyszło. Druga to jest kwestia taka, że giełda, to dziś jest też filarem tych operacji, było to miejsce, gdzie mogłeś kupić akcje firmy po to, żeby żyć, że tak powiem, z dywidendy, czyli miałeś horyzont kilka lat do przodu, ta firma będzie zarabiała, miała dobrą dywidendę, czyli tu sobie miałeś udział w zyskach, a teraz jesteś na giełdzie i kupujesz, wydajesz akcje tylko dlatego, że chcesz wygrać na kursach. Czyli kursach. Spekulacja. Czyli spekulacja. Całkowite zaprzeczenie tego, czym giełda kiedyś była karalna zresztą w Polsce, właśnie, prawda? Taka uliczna. Ale to jest ten fundament tego starego systemu i tej ekonomii, i trzecie to dotyczy, wiesz, tej zasady. Za dawnych czasów, wiesz, jak kapitalizm był w takiej pierwszej fazie, to za czym zainwestowałeś, to musiałeś odłożyć, musiałeś akumulować sobie w firmie jakieś zasoby, żeby potem je zainwestować. A teraz w zasadzie z własnej samoprawy się w ogóle nie inwestuje, tylko się bierze kredyty systemy, tak zwane. Tak, systemy. Czyli jest kolejne jakby, wiesz, wtedy wydawałeś pieniądze na inwestycje, które już miałeś odłożone, a teraz wydajesz dopiero wszystko, przyszłą swoją pracę i przyszłe zyski. Znaczy bierzesz na inwestycje to, co dopiero wypracujesz w przyszłości z zysków i z pracy ludzi, tak? Tak. Więc to jest niesamowite, jak to się wszystko dokładnie odwróciło, ta ekonomia, jak powiedziałeś, jest kompletnie... To jest postawione, to jest fikcja, powinno się, te studia ekonomiczne powinny się nazywać studia historyczne, tak? Oczywiście tam dużo jest przydatnych narzędzi, jak wchodzimy tam w statystyki, ekonometrię i tak dalej, to się przydaje. Bo jest więcej, tak, już nie ma makroekonomii na taką skalę. Wtedy jeszcze była makroekonomia, było takie szersze spojrzenie ekonomii. Dzisiaj to jest w zasadzie tylko ekonomia użyteczna. Jak zarobić pieniądze? No, makro i mikro, tak? Ja wiem, większy ciężar idzie w to, żeby, wiesz, sprawnie zarządzać biznesem, żeby się wzbogacać, no i ewentualnie państwo zarządzać
żeby się opiekowało biznesem. No teraz ekonomia jako nauka mniej jakby jest zainteresowania tych ludzi, którzy chcą zarabiać, a bardziej kreatywna jakby księgowość. No tak, tego... to przy okazji, tak. I tu nie mówię o takiej kreatywnej księgowości w sensie, że ktoś sobie podwójną robi tam w biurze i obok w drugim. Nie, to o bardziej finezyjne rzeczy chodzi. Tu o bardziej finezyjne rzeczy tak. chodzi. Tu to chodzi o kreację pieniądza na ogromną skalę, ale są fachowcy, którzy to tłumaczą. I księgowania różnych zasobów tak, żeby było korzystniej. Jak ktoś pozna księgowość i będzie wiedział, jak te operacje na kontach są przeprowadzane, to właściwie w świetle prawa jest w stanie tak zwiększyć wartość, na przykład giełdową, skoro już tutaj tak, jesteś, tylko przesunięciami na kontach. Dokładnie. To jest prawda? Ciekawe. To jest, tak. Warto by było, może przypomnij mi nazwisko pani Lidia. Mówimy o naszej koleżance Litwin Izabeli. Litwin Izabeli, tak, przepraszam. Zmianą, tak. Być może ona mogłaby fajnie to wytłumaczyć, bo ma większą wiedzę na ten temat. No ja niestety tylko akademicką, ja takich operacji nie przeprowadzałem, ale to jest interesujące, jak dużą skalę w ogóle tego typu przekręty się robi. I jak już jesteśmy przy spekulacji, to ta spekulacja giełdowa, to ona jest najmniej jakby rażąca w tym wszystkim. Tak, są dużo lepsze, większe w innych miejscach. Tak, tak. Ale to jest ciekawe, że żeby wykryć prawdziwy mechanizm tej spekulacji i przekrętów, to nie wystarczy być zwykłym profesorem, doktorem z ogólnych nauk ekonomicznych. Trzeba być przede wszystkim księgowym praktykiem, a Iza takim jest, a przy okazji ma taką makroekonomiczną wiedzę i powiąże, żeby pokazać, słuchajcie, o, w tym miejscu, Jeden myk. I wszystko dzieje się z tego samego. Zmiana tak, numeru tak. konta i akcje rosną, tak? Więc i w ogóle cały sens ekonomii odkrywasz wtedy, kiedy widzisz w zapisach księgowych. Też poznałem przez chwilę, tutaj byłem teraz pod Ożarowem na spotkaniu tutaj takim z Nowej Ekonomii też i nowe osoby tak mi bliżej też pokazują do bólu na poziomie, wiesz, pewnych księgowo, wiesz, takich ustawowych zapisów i zwyczajów, ile się wypłaca z Polski pieniędzy tylko dlatego, że jakiś standard zastosowano, wiesz, rozliczeń, a nie inne i tylko tyle, jaż tyle. Ale cały czas zbliżamy się do tego miejsca, bo tak, znaczy to był proces, rozumiem, bo ta materia już cały czas o materii, a ta duchowość teraz dopiero... No, ta duchowość, to ona się zaczęła w ogóle od zupełnie od czego innego. No właśnie, to słuchaj. Ona się zaczęła gdzieś, jak takie pierwsze mocne uderzenie było, to było pytanie w przestrzeń, tak? Pytanie, które bardzo często zadają mi ludzie, którzy ze mną się spotykają, żeby rozwiązać jakiś swój problem życiowy, i pada pytanie takie znamienne, wręcz sztandarowe, dlaczego ja? Dlaczego mi się to wydarzyło? Dlaczego nie komuś innemu? No ja też miałem takie wydarzenie, które mną wstrząsnęło. Byłem młodym człowiekiem, miałem 20, może 4 lata. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jeszcze na pewno nie 25. Więc ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Tak, ja mocno w tej tradycji byłem zafundamentowany wręcz. No i pewnego dnia spadł mi komin na samochód. Tak, zaskoczyłem cię, nie? Tak zwany przypadek. Tak zwany przypadek, choć wiemy, że nie ma przypadków. I ja tak patrzyłem na ten komin. Ja nie będę w szczegóły wchodził, bo to nie rzecz w tym, żeby wydłużać teraz tą i nudzić widza tą rozmową, ale patrzyłem na ten komin i zadawałem sobie pytanie, co zrobiłem nie tak? Do kościoła chodzę, na roraty, lampki, świeczki, różańce i tak dalej. O co chodzi? O co temu Bogu kaman w ogóle tutaj? Ten Pan Bóg zapomniał o tak wiernym słudze? No. I to było pierwsze takie zastanowienie, które wtrąciło mnie w etap, który być może wielu ludzi też przechodzi, czyli takiego ateizmu kontrolowanego, tak? Że ja pozbyłem się jakby wierzeń takich, że cokolwiek istnieje, jakakolwiek siła, i zacząłem tylko i wyłącznie obserwować przypadki. No i przez długie lata oczywiście te przypadki obserwowałem z lepszym lub gorszym skutkiem. W każdym razie nie doprowadziło mnie to do jakichś wniosków oświeceniowych, o które pytasz, ale w pewnym momencie
zaczęło mi odpowiadać zdystansowanie się na podstawie tej kontrolowanej, tego ateizmu kontrolowanego, zaczęło mi pasować to, że ja mogę się zdystansować, że ja nie muszę patrzeć przez pryzmat strachu przed karą, czy też nawet i nagrodą jakąś, tylko że ze swobodą mogę sobie pewne przypadki popatrzeć na nie, no, na ile można być obiektywnym. Obiektywnym może być ten ktoś, kto się pozbył ego, tak? Jak wiadomo, ono określa nasze ja, więc tak do końca to się pozbyć go nie możemy, ale próbowałem przybliżyć się obiektywnie do opisów. Później trafiłem na niejakiego Mircea Eliade. To jest, był, bo chyba już nie żyje, jeden z większych twórców, religioznawców, jacy w ogóle w naszych czasach nowożytnych chyba zaczęli cokolwiek pisać. Jego opisy są tak precyzyjne, tak dokładne i tak oddalone od ocen, że nawet Kościół katolicki posługuje się pomocniczo jego opisami, jego odkryciami. No i dzięki niemu poznałem jakby zakres w ogóle tematyki tej religii, duchowości i tak dalej. No i miałem oprócz tego jeszcze nieocenioną pomoc mojego brata, który ukończył seminarium duchowne i ma ogromną wiedzę teologiczną, tak? Od kuchni, zaś od kuchni wchodzimy. Więc tutaj poza tym, że mój brat jeszcze studiując w zakonie dysponował językami. A to był jaki zakon? Tak, franciszkański. A. Nie wiem, czy on by sobie życzył, żebym ja o nim opowiadał, nie zapytałem go o zgodę, no ale to przecież wszyscy wiedzą, że on skończył to seminarium, tak? I że niejednokrotnie pomagał mi w zrozumieniu pewnych przekazów, pewnych treści z języków oryginalnych, tak? Już nie przetłumaczonych z łaciny, czy też z angielskiego, czy z polskiego tym bardziej, gdzie w słowach biblijnych zatraca się pewien sens, bo nie ma odzwierciedlenia w języku, prawda? Nawet łacina okazuje się mało precyzyjna, bo jak w Grece na przykład, nie będę się wgłębiał, ale podam tylko jeden przykład. Jak zabierano ciało Jezusa, to poproszono o, bo ta Ewangelia została napisana w Grece, poproszono w języku greckim o somę, czyli żyjące ciało. Na co ówczesny Poncjusz Piłat władający odpowiedział, i jest ten zapis w Grece, wydajcie im tą ptomę, czyli trupa, prawda? Co w łacińskim przekładzie brzmi korpus, czyli ciało. No korpus, czy żyje, czy nie żyje, to dalej jest korpus, prawda? I wiele jest takich trudnych momentów do przebrnięcia w Biblii judeo-chrześcijańskiej, która, no akurat żyjemy w Polsce, tu jest najbardziej znana, gdzie ludzie nie wiedzą właściwie, co czytają. Raz, że przekład łaciński zagubił pewien sens, dwa, że później przekład polski zagubił pewien sens, no i docierają do nas pewne treści, które tak do końca nie są precyzyjne. Ja sobie w którymś momencie zadałem takie pytanie, kilka razy to użyłem to pytanie w audycjach w NTV. Ono brzmi tak. Przepraszam za taką totalną jawialność i język, wiesz, zupełnie taki podwórkowy. Co do licha ma, za przeproszeniem, wspólnego Stary Testament z Nowym Testamentem? Kto to w ogóle pożenił w jedną całość? Co ma, przepraszam, piernik do wiatraka? Żeż tak powiem, wiesz, gdyby tak się przyjrzeć, tak nauczyć się z dystansu, wiesz. Jednym z głównych powodów prawdopodobnie było to, żeby udowodnić w przekazach starotestamentowych, że Mesjasz był zapowiedziany, tak? I tam jest wiele różnych, przepowiedni, a później jeszcze
no wręcz nakładek i kalek takich, no, ale na przykład historia znawcy, Józefa. W porządku. Ale został odrzucony przez wszystkie światłe siły religii pierwszej, starszych braci wierzy, więc tutaj jakby co ma piernik do wiatraka. No takie powiązania to wiesz, to są tak nikłe i tak nieznaczące. Tam przecież z narracji Starego Testamentu praktycznie prawie nic nie ma. No. Poza paroma odniesieniami do tego, że jakiś tam sformułowanie Starego Testamentu. Zacząć należy od tego, że... Ktoś to pożenił i zrobił to ktoś, zszył to kiedyś. Zszył i to zszył bardzo nieumiejętnie. No właśnie, dlatego, trudno to zszyć w ogóle. Wiesz co, jakbyś miał kiedyś możliwość normalnie zaproszenia do programu jakiegoś rabina, takiego prawdziwego, tak, oczytanego i powiedział mu, że chrześcijanie uważają Stary Testament, że to jest Biblia żydowska, to on się roześmieje. Będą pękać ze śmiechu. Że to jest jedna z wielu różnych opowieści, które istnieją w ich bibliografii, która jest zbyt bogata, żeby ją zmieścić w książce, którą teoretycznie każdy chrześcijanin powinien mieć na półce. No ale myśmy jako chrześcijanie, no bo w jakimś sensie ciągle się też tutaj gdzieś tam lokujemy, no żeśmy uwierzyli w tą wersję jak Pana Boga. No bo trzeba było też przedstawić jakiegoś Pana Boga, więc weźmy co mogło nastąpić na Soborze Nicejskim, mhm, tak? Mija 300 lat niecałe od śmierci Jezusa, więc Kościół katolicki mówi nam nieprawdę, to po pierwsze, że istnieje 2000 lat, bo to nieprawda, tak? No weźmy, policzmy te daty. 325 rok, tak, bodajże tak, a w 380 dopiero było uznane jako religia, tak, rzymska. Nie ma rzeczy, to już, ale sobie przyjęli, że... Ale nie czepiajmy się szczegółów. Tak. Tam 400 lat w tą czy w tamtą, prawda? Kościół, jak widać, nie ma z tym problemu. Sobie dodrukował, tak? Jak bankierzy. Słuchaj, bo tak, wiesz, ja tak już widzę, wiesz, że te nasze takie rozmowy, pogadanki jeszcze przed tym finałem w postaci, wiesz, tego autorskiego seminarium, gdzie zapewne będziesz mógł właśnie swobodnie rozwinąć te wszystkie wątki. Bo w tym momencie, kiedy dotknąłeś się z duchowością, wiesz, typu religijnego i później z tym autorem tych publikacji, książek, które pokazały ci, jak z dystansu, wiesz, można to zobaczyć, to do którego miejsca jakby doszedłeś dzisiaj, jakby zmierzając w tych 4 minutach jeszcze do takiego podsumowania pierwszej rozmowy na ten temat z tobą. Bardzo interesowały mnie przedmioty natury fizycznej. Od zawsze. Przy czym nie mam tu na myśli wzorów fizycznych, jak obliczyć masę czy cokolwiek, tylko jak mówię o fizyce, to mówię o całości tego objawienia, które nas dotyka w tak zwanej tej trzeciej gęstości, tak? No więc biologia, no więc chemia. No nie uczyłem się tej chemii, to prawda, nie byłem orłem tam, ale też jeden z synchronów tak zwanych, dlaczego ja wylądowałem w biochemię w liceum, kiedy ja nigdy nie chciałem być żadnym lekarzem, tak, w 9 liceum. A 9 liceum akurat kształciło te biochemiczne kierunki, żeby oni tam sobie szli w kierunku medycznym. Ja nigdy nie miałem takich ambicji. Nie chciałem być ani lekarzem, ani stomatologiem, ani nikim z tych przedstawicieli zawodowych. W każdym razie bardzo mocno interesowały mnie nauki przyrodnicze i zauważyłem parę zbieżności. I to seminarium, bo chciałeś podsumowania. Tak, to bo też właściwie... co zrobisz na seminarium między innymi, to jest takie podsumowanie. Co zrobię, więc właśnie ja zechcę zwrócić uwagę na to, że, bo sam tytuł, prawda, materia i duch razem czy osobno, tak, nie ma żadnego osobno. Mm-hmm. To wszystko jest jedna wielka całość i mamy możliwość na podstawie porównań i pewnych modeli, które będę dla Państwa układał na tym seminarium, zobaczenia tego na żywo, że to się dzieje, tak? Czyli jak przepływają prądy. Właściwie większość będzie o elektryczności, ale to też nie będzie tak, że ja będę jak Tesla czy Bedini malował rysunki oporników i uzwojeń. Nie będę nikogo męczył także żadnymi wzorami, bo to nie w tym rzecz, a spotkałem już się z zarzutem, że to nie jest fizyka, no bo nie ma wzorów, to nie ma fizyki. To nie w tym rzecz. Chodzi o zrozumienie, że jeżeli my mówimy na przykład o jakimś wewnętrznym świetle,
to mówimy również o tym, że to światło w rzeczywistości tam przebiega, że w wyniku przepływu prądu pojawiają się zjawiska świetlne w przestrzeniach między synapsami, prawda? Które zresztą przypominają takie zjawisko, jak w tej chwili bardzo popularna żarówka LED-owa. Tak? Tam występuje impuls, dlatego że jest przerwa między tymi. Budowa serca, elektryczna budowa serca, no bo tą hydrauliczną, no to każdy może sobie wygooglać. Tak? Tak, i opisana. Tak. Ale z czego jest zbudowane serce, jak ono działa, dlaczego my mówimy o uczuciach, emocjach, wskazując na serce, tak? Mówimy o, prawda? Dlaczego to się tam dzieje? Dlaczego ta fala elektromagnetyczna, skąd ona się bierze, prawda? To są wszystko, kochani, zjawiska fizyczne, tu nie ma żadnych czarów. I robiąc ten łącznik, będzie takiemu słuchaczowi łatwiej zrozumieć, w jaki sposób dobrać sobie później jakieś narzędzie do tego, żeby kształtować swoją duchowość, tak? Bo narzędzie to jest narzędzie, a wiedza o przepływie prądu to jest zupełnie fundamentalna, tak? Dla tych, którzy by się, wiesz, bali, że nauka, ta awangardowa nauka, tak głęboko wkroczyła te sfery, które kiedyś były dla religii zawarowane, ale też zawarowane są dla tej naszej oświeconej duchowości, jak to mówimy, to one, żeby się tak nie bali, bo koniec końców, jeżeli nawet do końca wszystko rozbierzemy w sensie wyjaśnienia, jakie zjawiska energetyczne, elektryczne, magnetyczne składają się na to, że tutaj jest fala taka, tutaj takie odczucie, takie, to i tak pozostaje zawsze fenomen, którego się jakby nie da chyba z poziomu naszego umysłu 3D wyjaśnić, czy jakoś tak zobrazować, że najważniejsze w tym wszystkim, że my czujemy, my radujemy się, czy się smucimy, my mamy emocje i to jest, i przeżywamy, i to jest doświadczenie, i co z tego, że za tym stoją wytłumaczalne zjawiska, ja nie muszę o nich nic wiedzieć, a ja to doświadczam i jestem przecież radosny i szczęśliwy. Właśnie. I to jest ten moment tej duchowości, wydaje mi się, który jest zawsze i nigdy do końca nieuchwycalny, bo to jest przeżywanie. Ale mnóstwo ludzi boi się przeżywać. A no właśnie. Więc jeżeli znajdą łącznik między tym, co się dzieje w naszym otoczeniu trzeciogęstościowym i w tym, że duchowość to jest po prostu jeszcze jedna częstotliwość, jeszcze jedna sfera, tak, nałożona na to wszystko, a później są jeszcze kolejne i kolejne. Aż do jaźni jest źródła. Do tego, tak, do tego. I tam się to wszystko mamy, jak lustro. Mamy fajną przejażdżkę przed sobą. Na razie zróbmy jedno, tak? Dokładnie. Później będzie następne. To będzie naprawdę fajna, przyjemna przejażdżka, bo już bardziej się podzielić nie da, jak jesteśmy podzieleni. I teraz przyszedł czas na to, żeby składać te informacje do kupy i zrobić całość, z tym porządek, tak? Jak jest porządek, to wtedy jest to jest harmonia, jest więcej radości, bo to jest naturalne. I to jest piękna podróż przez siebie i dla siebie, ale też przy okazji, ponieważ mam nadzieję tutaj, że będziemy znowu za niedługi czas się spotykać, by pokontynuować tą podróż, te kolejne warstwy. Dzisiaj tak, jeszcze ta biochemiczna czy biofizyczna jeszcze została tylko zamarkowana. Są świetne badania, dzisiaj jest Greg Braden, który to opisuje, są inni, którzy robią badania. Warto o tym powołuje mówić. Powołuje się na nich. Powołuje się również na Bruce'a Liptona. Tak jest. Tak, także wspomnę również o genetyce i podeprę się jego badaniami. Dlaczego to jest tak ułożone, dlaczego mamy ten kod w ten sposób zaprogramowany i co tak naprawdę żyje, tak? Czy ten kod, tak? czy błona komórkowa, czy komórka, czy zespoły komórek. Także będzie trochę chemii, trochę biochemii, trochę neurologii będzie optyka, czyli w jaki sposób postrzegamy. Tak, jak jest dekodowany świat, w jakim zakresie. Zrobię parę porównań falowych. Jak już przy falach jesteśmy, oczywiście propagacja fal, tak, bo to o tym bez tej wiedzy w ogóle nie mamy o czym rozmawiać w dalszych częściach, bo to wszystko jest zjawisko falowe, co nas otacza. Czyli ostatni weekend maja tutaj we Wrocławiu. Jeszcze na stronie są rzeczy poukładane, warto zobaczyć pod baner. Jacku, dziękujemy. Ja jeszcze w kwestii uzupełnienia. Jest obszerny oczywiście fragment z Harmonii Kosmosu, tam można, ja wejdę w szczegół oczywiście już na tym seminarium, ale
dla tych, którzy nie mogą być. Tam są wstępne informacje, więc jeżeli kogoś na przykład nie stać na to, czy... Znaczy może się zapoznać z pewnymi może się zapoznać, tak. Ja się nie dopominam żadnych jakby wynagrodzeń za to i chętnie będę nagrywał. Wszyscy oglądamy i tak, puszczamy to za darmo przecież ludziom. Tak. Dziękujemy bardzo jeszcze raz, zapraszam na kolejne spotkanie z Jackiem Sukami. Dziękuję.